Most w Biadaszkach oficjalnie oddany do użytku. W czwartek odbył się odbiór wyremontowanego przejazdu. Dokonali tego wspólnie burmistrz Wieruszowa i wójt gminy Łęka Opatowska. To była inicjatywa sąsiednich gmin, ale włodarze już teraz zapowiadają kolejne wspólne inwestycje. Most jest bardzo ważną przeprawą dla miejscowych rolników, którzy dojeżdżają do pobliskich pól. Kolejna inwestycja i kolejna inwestycja nasza na rzekach. To jest drugi most, który wybudowaliśmy. No może most to szumnie brzmi, tak? No ale przeprawa przez rzekę. Zapewniają mnie, że wytrzyma i pod niejednym kombajnem. To była bardzo potrzebna inwestycja, więc wierzymy, że te środki ulokowane tutaj sprawdzą się. Dla gminy Łęka Opatowska, dla mieszkańców, to także taka dosyć ważna przeprawa. No nie ukrywam, tutaj pan burmistrz mówi też o drugim moście. Ja mówię w kontekście tego roku, to też jest drugi most. Jeśli chodzi, dodam most, który nadal trwa, że tak powiem, dochodzenie w sprawie wyjaśnienia podpalenia mostu w Szalonce. Prace inwestycyjne wykonała firma z terenu gminy Łęka Opatowska. Środki na ten cel wyasygnowały wspólnie obydwie gminy. Inwestycja kosztowała około 20 tysięcy złotych. Stan techniczny wymagał całkowitej wymiany nawierzchni. Most został wzmocniony, wymieniona została część starych belek na nowe. Wykonane prace poprawiają bezpieczeństwo poruszania się po drodze łączącej miejscowość Biadaszki z sołectwem Kuźnica Skakawska. Od dzisiaj zmodernizowanym mostem zarządzać będzie gmina Wieruszów, bowiem znajduje się on terytorialnie na obszarze tej gminy.